No, bije po drodze. O, widać. No, ciśnij. Dawaj, 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 party. Dobra. Weź zobacz, czy teraz dostaniesz expa za tego oka. Pewnie dostanę na 30%. Jaki masz level? No, dostałem 17k. No to dobrze. Nie. To lipa, jaki masz level? Ja dostałem 64. 75. Też mniej dostałeś. Ile? 75. Level. Tak. Ile level? Tak. On za jednego level bije. Tak. Nie, jakie masz level? A ty masz jakieś buffy czy coś? Mam, jaki masz level? 75. No, to ja muszę jeden to level jeden dobić. Który? 8-5? 7-5. 8-5. 8-5. Dobrze by było. Na aniołach dobił 8-5. No. Bił przez pół roku. No, przez pół roku to na aniołach byś wbił 8-6. No, może. Tam na aniołach bym się przebudził. Dwa lata później. Dwa lata później. 8-9 i XP na HS, nie? No. Jakiś IT na wróżki? Tak, jak wbije jeszcze 20 leveli. No, to za późno będzie. Nie wierzysz we mnie? No, wierzę, ale wiesz. Ile ci brakuje? Możesz wykonać wszystkie wysokolevelowe bossy, tak 2-3 razy? W godzinkę jakby wszystkie stały by wbił. Jeden obok drugiego jakby stał, on by sobie tylko bił. No. Pasówkami, nie? Tak, i jakby padały na hita, nie? Tak, tak. Ja bez party przychodzę, jeb, cały eks dla mnie, nie? A z kim gram? To jest... jesteśmy na TS-ie klanowym. Co? Aha. Ty nagrywasz znowu. Znaczy nie nagrywam, tylko wiesz, leci na żywo. Streamujesz. Tak, ale to później będzie u niego na kanale, na YouTube. Na YouTube. Czułka cenzurka, rozumiem, że jest. Jest, jest. Jakby to. Oczywiście. Dwa lata później, level 550. Na anioła. Na anioła, wszystko nabite. Już ktoś lata. Już ktoś bije. Co to jest? To wiesz co, ja wyjdę z party, dobiję 40%. Nie wiem czy ten, nie wiem czy se dasz radzinę tutaj. Sprawdzę. Jak chcesz to tam, to ja cię mogę podejść. No patrz. No dawaj. No idzie. Zobaczymy ile expa dostaniesz. No, 250k i to jest expa, nie? Ale to jest za tego, kurde, to tu sobie bij tego aniołka, patrz. Chodź tutaj. Gdzie? Zaraz mi harmon zejdzie, muszę sobie przy... Tego tu? Uczeń no, protekcji? No. Tak, tego bij, zobaczysz za ile za tego jest. No, on go udeg włączył. Frajer cheatuje. A Darkania to ja nie wiem, jak on chce go nabić. 380. Był, co kuźwa. Ja pierdykam. Co mówiłeś? 380 tysięcy dostał. Co mówiłeś, Pawle? Mówię, kuźwa, jak on chce, kurwa, Darkania nabić se levele, jak
Right bossy są, a on kuźwa go nie ma w grze. Znaczy stoi. To on nie bił z nami, tak? No nie. Wołałem go, a on się nic nie odzywał. Person jest tam na S2. Bo ja wolałem, żeby jego właśnie ściągli, wiesz? Żeby on expił, nie tam. Bo to jest mój menti, wiesz? Chciałbym, żeby jak najszybciej nabił, żeby następnych wziąć. A tak, jak on będzie tak bił, to wiesz, to miesiąc to potrwa, zanim on nabije 8. Ten Little? Darkane. Co, na apku był? No widzisz, nawet się z miejsca nie ruszy. To po co to kręcić? Kute, no, takie to jest porypane. Ale nawet nic nie powiedział, czy jest, czy będzie, czy nie będzie go, czy wychodzi, to by się... Ja ci pokażę osa, jakim koksem jest WC. Patrz. Ilu ty bierzesz, patrz. Od razu? A co, patrz. Nie bij, nie bij. Łobek i mrówki. Kurwa, nie wiem, czy jest gdzieś szybko jakąś kolację, czy nie. Nie jedz, kamp. Nie jest kamp. Bo ci bossy cię... Ja tak miałem. Ja pierdzielę. Czekamy jeszcze z pół godziny i koniec. Jaki to jest kurna exp? No przecież mówiłem. No mówiłeś. Ty to jesteś mrówka jedna. Pawle. Co? Długo ty będziesz kampił jeszcze, czy nie? No jeszcze na razie pozaglądam. I tak film oglądam to. Ty, to ja idę coś szybko pierdolę. Ja też zaraz sobie coś zrobię. Ja i tak się mówię. Ja nic więcej nie zrobię, dopóki mi nie zejdzie Silen. No to daj się komuś zabić, a masz problem. Sam się jebnij. Ja nie będę marnował procent na to, żeby kurwa teraz... Tyle ekspiłem i teraz weź, daj się zabić. Wolisz czekać godzinę, niż stracić 1%? Pewnie, że wolę. Dwie godziny będzie ekspił ten 1%. Tak, na tym PA to wbije 5 minut. To weź spróbuj 5 minut nabić. Skrzynki i do fajnie. Nie znam takiego, co by w 5 minut nabił. Chyba, że sobie guza. O, Darkain. Ty, a powiedz mi, gdzie ty byłeś? No, cały czas blisko. Widziałem, że nic się nie dzieje. Ja się nic nie dzieje, jaki strajk zabity jest na tym. Już polecieli, byli na tym, na Glakim. Trudno. Różne inne obowiązki, a ty widzę, nic się nie dzieje. No, ale to mów, że wychodzi, że cię nie ma, a nie ryczymy jak idioci, a... Bo tak to ty będziesz miesiąc czasu bił do tego 8-6. Nie ma tu więcej aniołów gdzieś dalej? Nie, tutaj jest tylko te dwie takie kurdele, polanki. Lipa, bo słaby resp. Jeszcze jakiś osa tu biega i ksuje. No, tu jest ludzi zawsze, wiesz, w kij. A stoi tu dwóch, ale nie biją nic. Czekają aż się... aż nikt nie przyjdzie. Ja tutaj... Ale mi de buffa rzucił. Ja tutaj przedwczoraj chyba... Przedwczoraj albo w niedzielę jakoś tak, to sam tutaj biłem. Praktycznie cały wieczór. Nikogo tutaj nie było. A widziałeś, ile kasy dają? Kto?
No te anioły? Anioły? No. A nie, nie, nie zbierałem tak. Po 11 tysięcy. Tak? Ty, faktycznie podyszcie. Lol. A ty ładnie zbierasz moją. Oczywiście. Wyszle, już uzbierałem, już półtorej bańki uzbierałem. Aaaa! Ma się tą przewagę. Odległościową. Weź sobie tutaj kasiorę, bo leży twoja. Bierz. Nie no, nie wezmę przecież, jak musisz odejść na jakieś tam... Potem to zbierasz. Kuźwa w dupę z tym udepieprzon. Ej, złapałem się na darmowe ekspienie. Na czym? Na skrzynku. Na bagnie? Tak. Jakaś kończynka mi jest. Znaczy, marem. Od razu robię zlecenie. Jakie zlecenie? Gildii. A, no mi też leci. Ile masz? O, to my zrobimy dzisiaj. 25. Na 70, 80. No, no to zrobisz na spokojnie. Bij tylko te homunculusy. Ude. Wiesz, że oni rzucają tutaj fragmenty zbroi i klejnoty akcesorium? I co? No i to masz później questa na uszka. Na co? Na uszy. I co trzeba? Trzeba zbierać, później wymieniasz sobie tam u... A ile tego jakiegoś NPC-a. A nie wiem. Bo trochę tych akcesoriów ma. Okej, na to akcesorium i 150 tam. No to ja mam ponad 200 w tym, w skrzynce. A u kogo? W Aden, czy w... W tym. W Giran. A w Giran, no. Nic nie było, nie? Dobra, idę iść dalej. Ale jak walnę z tego skilla przepędzenie Serafina, to zostaje im 1% życia, ale dostaje też mniej expa. Jeszcze raz. Mam taki skill przepędzenie Serafina, do którego potrzebne są kamienie duszy. Co on robi?
odwołuje te aniołki. Zostaje im 1% HP tylko. No. Jedna sztuka HP. Czy jedna sztuka, no no. I co, ile dostajesz? Co, ile, co? Ile ekspa sobie dostajesz na nie? 290. A normalnie? 318. Co i tak się opyla? Używasz go? No, raz na jakiś czas. Jak przyleci mi na przykład 4, to... A najlepiej to mi się podoba to, że tutaj rzucają po 12 tysięcy kasiory. Znowu zapomniałem zbierać. Ile masz procent? 55. 55? Mhm. Jak zaczynaliśmy, miałem 46. Ja też i mam 97. No, ale który masz level? Skusułem ci 30k exp. Typa, mam zielony nick. A to nie ty, o kuźwa, kumę skusułem. Lol, jakiemuś temu. Temu elfowi. O, zaraz go ubiję, jak chcesz. Wydawało mi się, że bił z bliska. Dobra, mam level. No, bierzesz mnie do party? I gratulacje. Chciałem się gz. Gz. Czekaj, bo mnie tu coś bije jeszcze. Zobacz, ile teraz dostajesz. To 70. 170? Ty? A ja 180. Połowę. No. Połowę tego. Nie, to wyłaź z party. Za mało jeszcze. Ty. W ogóle nie dostaję tyle. Jak w ogóle nie dostajesz? No zero. No mówię ci. Zgubałeś mi grę. Nie. Lajka wróciła. Szybko kanał niżej. Bo wam popsuje wszystkie inne kanały. Jaka ty jesteś zła. No, jestem małą wredotą. Jestem ciekawa, czego ten paskud chce ode mnie. Na szkolnicy.
Dobra, ja jestem, wrócę. A ja ci ten, ja ci Lajka mówiłem, że kupiłem dzisiaj miecz? Czy nie? A nie, mówiłem ci. Już mam całe EQ na ten eski. Nie mówiłeś, ale się domyśliłam. Bo się mnie pytałeś o... O nazwę, no. O to, czy masz kupić taką i taką broń. Nie słuchaj. Nie no, dlaczego? Jak do tej pory wszystko dobrze podpowiadało. Ona jest zła. No ty co, morta udajesz? Kogo? Morta z pingwinem z Madagaskaru? Tego, z tymi gałami wielkimi. To takie małe głupie. I fajne było. Ty, takie trochę jak ty, biega, takie małe, duże oczy. Ale nie mówię, że głupie. Ustawiłem, cześć. Jaka to jest kategoria na live'ie. Czekaj, bo... O kurde. Znowu coś knocą na tym Twitchu. Kurcze. Kurcze blaszka. A teraz? Tak, to dalej tam pić tego mosa. Zmachałem się. O kurde. Wiesz, po ile mi zabierałeś? Po dwa. Shotów nie mam, zresztą ja nie biję tak. Ej, po 30. O, o a to faktycznie. Ej, no, no patrz na te hity, patrz. I tego. I tego. Patrz, jakie mam hity w ciebie. No czekaj, bo UD włączył. No patrz. 650, widziałeś to? A to krytyk? Nie, 1600 to jest krytyk. Widziałeś? Czekaj, bo mi coś narzucił. Co mi to narzucił? Atak F mniejszy. Atak F. Lol, odwijaj mi połowę mojego cypy. Po ile bijesz te wróżki?
Różki? Upalić znaczy... ile tego bije? No. Po 1800. No ładnie. To ja biję po 1700. No ale ty walisz z bliska. A ja tylko skill. Masz jakieś skille na manę, czy coś takiego? Nie, mi w ogóle mana nie schodzi. Aha. Niby skill kosztuje 150 many, nie? No. A jak go używam, to patrz, mam teraz 3850 many. Używam raz, dwa, trzy... Ty, jak użyję tego skilla, to mana mi rośnie. Fajnie. To spoko. No, także nie wiem, czy to jakiś bóg, czy co. W każdym razie rośnie mi mana, jak go używam. A kosztuje 150 many. No. Sam? A gdzie on jest? Muszę powiedzieć, że się relogam. Ten Ozis jesteś? Paweł, ile masz jeszcze Silenta? Kurde, teraz 13 tysięcy mnie rzuciło. O nie. Thank you.
Paweł jesteś? Nie robi coś żłobka, coś takiego, coś w tym stylu. Kurde, ładunek duszy stwora mi się skończył. Mówisz podobno duszy, tak? Duszy, duszy, tak. Nie wiem, kiedy się używałem obu, teraz tych jednego.
Obciu, ale grafika. Sam? Sam? Tak. Wyjebało mnie jakby coś. Ty ekspisz z Maliko? Próbuję. Co znaczy? Zbieramy farm. Person ma zamiar jeszcze dzisiaj wbić, czy już nie? Nie mam pojęcia. Jedna osoba, nikt nie chce was iść. Słuchajcie, WC, na którym levelu ma Gate'a? 7, 8, 79, jakoś tak. Chyba na 7-9, ale ręce się za to posuwam. Dwu. Dobra, ty se tam bij, a ja lecę do miasta potem. Po shot dla pantery.
Pantera nie szczeka. Pantera mruczy. Dobra, nara, wszystkim do pilota. No, nara. No, trzymaj się, cześć. Ale kto idzie, kto? Tam. Ej, nie możesz gdzie iść, weź. Tak. Ty masz bić level. No, jutro. Nie jutro, teraz. Weź exp. Najwyżej mogę ci dać pas. Może, dobra, być... zrobię ci solówkę. Dobra, ale zrobię... czekaj, ty masz wszystkie skille z tyra, tak? Tak. Dobra. I kurna zrobię, to zobaczysz. Spoko. Idę na live'a, będę oglądał, jakby co to proszę. Dobra. No, ale co będziesz oglądał? Ale na TS-ie bądź. No, postaram się być. No, pasy mi rzuć na TS-ie. No. Kurna, ja nie zrobię? Nie, FTP ja muszę. A który? 83%. Nasze 83%. Paweł? Cześć, Paweł. Cały czas jestem ciekawa, co chce ode mnie person. Ale ja do niego nie zadzwonię, nie mam nic na koncie mapy. Ała. Tomek. Tak, który? Ja? To idzie do ciebie tam, czy do wszystkich? Ja do ciebie. Który? Wcześniej był pszczoła, więc chyba logiczne, że chodzi mi o oce. Słucham. A coś ja chciałam zapytać, do której dzisiaj robisz live'a? Nie wiem, do ścięcia białek. Za chwilę. Czyli tak jeszcze z godzinkę. Jeszcze z godzinkę. Nie, bo sądzę, że godzinkę jeszcze wytrzymam, ale więcej chyba nie dam rady. No dobra. Dobra, to do 11 dzisiaj robimy live'a. Nie wiem jak celem, chcę chociaż rad się wyspać. Ja też. To, że w piątek prawdopodobnie będziesz robił tego no live'ującego, to ja już się nastawiłam na to. Aha, no to dobra, no to okej. Doszło do wiadomości daty. Z reguły w piątki robisz, nie? Mhm. No live'ujące. No czasami w sobotę. Co tam gadasz? Doszło. Czekaj, lognę tylko na drugim kompie tego Darknessa. Kurna, mogę wcześniej mówić, no muszę się przelogowywać. Myślisz, że taka prosta sprawa, zalogować się na 2 giga ramach i jednym prostym? Chciałem 7 giga ram i jeden prostym. No w dupę. No, teraz się zaloguję tutaj na ciebie. 4 ramu, 3 procki. I można grać. 4 ramy. 4 ramy, 1 kierownica, 2 siodełka. Pedały. 3 tuniki. 3 pedały. I z tyłu gej. To się po godzinie 22 to już można takie trochę inne tematy narzucić, tak? Tak, tak jest. Z pedały i z tyłu gej. Sprośne tematy można. Czas zacząć. Jak to było w tym kowale? To walnęło... to... u gej walnęło w... Jak miał wypadek i walnęło w auto zwykłego gościa, no i zwykły gość mówi, no panowie, no... dam wam sztukę... pozwólcie mi odjechać, no bo wiecie, no... nic się takiego nie stało, nie ma żadnego zadrapania. Mów głośniej. Andrzej, dzwoń po policję.
Panowie, dam 150. Ale już jadę, dobra? Andrzej dzwoni po policję. Panowie, dam wam 200. I nie mam już tu. Andrzej dzwoni po policję. To chuj wam w dupę. Andrzej, proszę się dogadać. Zrozumiałem, że to jest zrozumiałe. No, bo ja wcześniej nie słyszałem w ogóle. Tak, ważne. No, bo jak gadają dwa pedały i mu jeden mówi, że ten, że brakuje mu jakichś tam emocji, nie wiem, tam erotycznych czy czegoś. Doświadczeń. I drugi mówi, no doświadczeń, o właśnie. I jeden, drugi mówi ten, że najlepiej to jest na meczu, nie? A ten mówi, no jak na meczu, nie? Ma, jak masz piłkę i stoisz przed bramką przeciwnika, wystarczy nie trafić. Całe trybuny krzyczą chuj ci w dupę, a ty leżysz i marzysz. Dobra. Dobra, sam. Przerzucam sobie Twilighta, nie? Jak tam chcesz? Nie, nie będę tutaj hakował. Ja ci to zrobię w twoich heskach. Gdzie ty kurna jesteś? Co ty tu robisz? Mówię, bo byłem na M2. Uff, problemy cycha. Ty, faktycznie, nie słabo słychać. No co ty? Czasami to nawet... Zacieszasz ze wszystkiego. Czasami nawet nie wiem co mówisz w ogóle, tylko słychać buczenie i ten... I zaprzestanie buczenia. O, Karyna małej kukabury. Kartkę z nią robisz? Dobra, a teraz? O, teraz to... super. No to teraz mogę. Teraz tak mówisz, tak. Dobra, teraz. Pff. Na końcu tak. Ale teraz go słychać bynajmniej. Bynajmniej. Nie ma tego złego, to by na dobre nie wyszło. Mikrofon podniesiony to jest dobrze. Tak. Mikrofon nie leży na ziemi, wylądował, to git. Wylądował gdzieś bliżej ust. Tak. Mikrofon. To bym prawie w gardle, ale muszę większość. Mikrofon bliżej ust wylądował. I nagle kawały o pedałach, tak? I kawały o pedałach. Rasistowski. Też mogą być. To wiecie, czym się różni Najcie od tych Luksanów? No. Znasz się. Nie. Praktycznie niczym. Jedne i drugie pochody w niej czarne szybciej biegają. To ja mam inny. Co białego ma Murzyn? Białego ma słuch. Tasza. Nie, pana. O kur... To tam... czarne nic nie robi. Wiecie, czemu murzyny mają białe dłonie od tego, od wewnętrznej strony? Bo jak ich opalali, to musieli się czegoś trzymać. Tak. Znaczy czymś nie trzymać. Robi. Co jeszcze raz? Czarnej nic nie robi. No. Połowa Londynu. No. Zaraz znajdę kawał. Ktoś tu słyszał kawał o Junaku? No mów. Poczekajcie, musisz się zebrać. Musisz się zebrać w sobie, żeby opłacić. Nie, bo mi tu GG naparza, jakieś aktualizacje i nie wiem jak to wyciszyć dźwięk. Nie możesz ogarnąć. Jeszcze jeden komp trzeba było sobie odpalić. Co ma do tego? Jeszcze jeden. No. By się ogarnął. Dobra, to ty sobie cisz.
No, to słuchajcie. Długo ci przygotowania zeszły. No wiem. Dziewczyna zaprosiła chłopaka na obiad do domu, nie? No a że chłopak był z takiej trochę biedniejszej rodziny, to nie miał się w co ubrać, nie? No ale w szafie znalazł jakąś tam skórzaną kurtkę. Trochę ukurzona tam, ale mówi: dobra, w garażu mam junaka starego, z kurtką się dobrze będzie prezentował, nie? On już założył tą kurteczkę, wytegował sobie, wyczyścił ją. Idzie do tej stodoły, czy tam garażu, junaka zobaczyć, nie? I wchodzi i szok. Junak normalnie cały zardzewiały, nie? Jak złom wygląda. Już załamany, ale wpadł na pomysł, że wysmaruje go wazeliną i będzie się błyszczał, nie? No to wysmarował go wazeliną z każdej strony, błyszczał się jak nówka. Pojechał na obiad do rodziny i w drzwiach wychodzi jego dziewczyna i mówi tak: po obiedzie, broń Boże, się nie odzywaj, bo ten, kto się odezwie, zmywa u nas naczynia po obiedzie, nie? No a chłopak sobie myśli: no co ja, debil, przyjechałem na obiad do rodziny, jeszcze będę naczynia im zmywał. No i mówi: no dobra, nie będę się odzywał. No weszli do środka, zjedli wszyscy obiad, nikt się nie odzywa, taka cisza. No i mija godzina, nikt nic nie mówi, a sobie myśli: nie no, cały dzień pracowałam, jeszcze jak sobie pomyślę o tej patelni, która jest tam do umycia, to chyba zejdę, że ja to będę myć. Ojciec też sobie myśli: nie no, co oni porąbani, ja jeszcze będę im zmywał, nie dość, że haruję na całą rodzinę, to jeszcze będę zmywał naczynia. A ten siedzi, jego dziewczyna, i mówi tak, znaczy sobie myśli: nie no, jak ten się nie odezwie, no byleby on się nie odezwał, to wszystko będzie okej. Mija kolejna godzina, chłopak nie wytrzymał, wziął dziewczynę, położył na stole, rozebrał i zerżnął, nie? Ojciec siedzi i se myśli: nie no, w sumie to pewnie stukają mi tak codziennie, to co mi tam za różnica, ja garów myć nie będę. Matka siedzi: jak sobie pomyślę o tej patelni, jak ona jest upierdolona, to wali mnie to, szczerze. I dobra, mija kolejna godzina, dalej nic. Mija jeszcze jedna godzina, chłopak się wnerwił, wziął matkę, położył na stole, zerżnął, nie? Ojciec siedzi: nie no, teraz to przegiął, ale jak sobie pomyślę o tych naczyniach, to chyba ich pojebało, że ja to będę mył. Siedzę cicho, nie odzywam się. Mija następna godzina, deszcz zaczął padać. Chłopak podbiega do okna, patrzy na junaka, cała wazelina spływa. Mówi do nich, znaczy myśli sobie: nie no, odezwę się, no kurde, będzie siara, jak zobaczą tego junaka. I się pyta ich: macie wazelinę? A ojciec: dobra, dobra, to już kurwa te gary umyję. Ja pierdolę. Słyszałem to, ale troszkę wiem, ten, jak on się troszkę lepiej to opowiadał, ale to jest, kurde, za mi jest kawał. Dobre, dobre. Oho, osa, już 75%. No już, dopiero. Dzisiaj chyba nie zrobię, chyba że jakiegoś tego RBK jeszcze dorwie gdzieś. Ej, Sam. Skile ci... podnieś to mikro. Ale ja nic nie mówiłem. Powiedziałeś co? Nie. Tak. Nie oszukujesz. Tak. No. Coś. Nie. Ty, co to jest ta zmiana broni? Nie używaj tego, bo zmieni ci broń starożytną. Wtedy skili nie będziesz mógł używać. To bo kija to jest. No bo to było przed przemianą, nie? Wtedy wydawały. A ryk duszy? A w ogóle jak się przemienić? Tam jest takie ten doładowanie ciała, czy jakoś tak. Doładowanie ciała. Holowanie, pompowanie, co to jest? O dupę. Holowanie, pompowanie. Jakie to masz tu skille? Widzę siłka. A to na siłownię, to są skille na siłownię. Ej, skille ci trochę pozmieniam, dobra? No, Osa, czy ja lepiej nic nie mówię na temat twojego makra? No, moje makro jest najlepsze. Jakie makro? Tak, gwiazdki nóżki.
Co? Widzisz, każdy tak reaguje. Każdy tak reaguje. Co? Jakie makro? Osama makro, gdzie generalnie zbija 2 czy 3 sumy pod rząd i na końcu ma... Nie pamiętam już, jak się nazywa ten skill. Wiesz co, niemoc. Ale generalnie jemu to przypomina... Jemu to przypomina wiotki nóżki. No i on tak nazwał makro. Wiotki a masz to, masz to makro tutaj? WN. Tak? No. Tak, WN. Co WN? O, mówię skillu... Mówi on skillu niemoc. No, no, no. Wiotki nóżki. O, i teraz CWN włączam. Idzie najpierw jeden skill, potem drugi skill i wiotki nóżki na koniec. No i wszystkie trzy mu ładnie weszły. Oj. Jak tam ci idzie? No bije sobie trzeci etap. Nie, nie, tam spokojnie ten, bijesz ten. Tam siódmy spokojnie wchodzi. Nie. Ten Shandy to której mniej więcej padł? Osa, a czemu tu nie mówisz, że już buffa nie masz? Nie wiem. Nie wiem. Bo ja mam buff niepotrzebny. Jak nie będzie ktoś wiesz, to dobierz, wiesz co, to jest dla mnie najważniejszy buff, jaki tylko może być. Ściągaj mnie do siebie. Gdzie ta twoja przemiana? O ten, tutaj, na ty. Czerwony ten, na ty. Zasilenie obok ciała, tak? Tak. Długo się resa? Godzinę. W dupę. Jak wygląda robienie SA do broni S-grade? A dużo wtedy hitasz? Jak wygląda? No, sobie. No to nie będę używał, użyję na tej, nie? To zależy. Na żelace. No spoko. Znaczy, ja nie to, padnę chyba na to nie. Zależy, to zależy jakie SA. Nie, bo wtedy ten, odporność to chyba jest ze 4000, jaką broń? A tak 5. Na lajcik. Aha, jak, no właśnie, jaką broń. A. Mocnie latającego ciała. Bo w duale SA się wbija poprzez enchantowanie na plus 4. To jest na grecji, to robisz. To, co mówiłem ci, że nie... Kiedy... I to jest dotyczy czy zarówno dual daggerów, jak i zwykłych duali. S-grade'y teraz można normalnie miecz kupić, nie? Bo tu pisze, tak, że S-grade'y się craftowało. Forgotten Blade. Tak, tak, idzie do sklepu, ten giram, ten luksuary i tam... No, 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 no. Czemu ty tu nie masz tak z wyskoku? O, cześć Tomasz. Kurna mać. Chciałem sobie przerzucić na pasek skilla i użyłem tej końcowej formy. W dupę. Wow, 5k ataku. Super, a te mowy wszystkie na złodach, a mnie przerzuca jak wchodzę. Użyj tych. Skille są jakieś. Użyj skilli tych. Masówek, to wtedy ich dosięgniesz. No. O, faktycznie. Mam koks? Mam koks. Widzisz? Zobacz, mam 3 sztuki koksu. Jednorożec. Jest koks, jest no. Dobrze. Będziemy koksić, tak? No, a teraz możesz mnie pokoksać. No to dobra, to ho. A ile ta przemiana trwa? 4 minuty czy 5? 5. Jeszcze nie robili się instancji. Czy widzę partię zbieracją wszystko robić. Partię RSO, ale ten. Fajnie bije z tego. No. Ile dostajesz tego expa? Ja dostaję... Zero. Ja dostaję 18. Ja 0. Znaczy 180 tysięcy. A ja 0. Dlaczego 0 dostajesz? Ja 100 tysięcy. Chciałeś powiedzieć, że ja 0. No. To jest 0,18% dla mnie. Można wbijać na epikach i na tych, na bossach. Właśnie jak ten, jak wyszedłem do gry, jak się zalogowałem, to poszliśmy na bossa najpierw.
ty ja tego skilla o statecznej formie, to ci zerzę potem coś, jakiś skill, czy nie? Że ci jak? Zostaje, nie? Zostaje. Tu masz fajnie. Nie wszystkie zeżarło. Aha, jeszcze się miałem pytać, bo ostatnio żeśmy nie rozwiązali sprawy słupki. Czy można poniżej 8.6 zrobić sobie słupkę? Chyba tak, bo ja mam ten skill na, że na 8.5 zrobię słupkę. Na 8.5 można. Aha. A, czekajcie, bo tam wtedy niby 200 expa jest, tak? Bo właśnie o to chodzi, do... A nie, bo po przemianie na słupkę i tak to ci zejdzie. Aha. Tak się wydaje. No to wszyscy by robili na 8.5, nie? Ej, Pantera naprawdę jest dziecko głodne. Mała dziewczynko, ile ci jeszcze do levelu brakuje? 50%. A ile dostajesz expa za to? 0.18. 4.18. Mniej więcej 0.18. To jest teraz trendy. To jest teraz modzie. Ale śmieszna rzecz z tą piosenką. Śmieszna rzecz z tą piosenką. Z którą? No z tą, co śpiewałeś. No. Bo wszyscy myślą, że to jest o... O laskach 18-letnich właśnie. Bo to jest taki podtekst. Taki podtekst, tak. Taki podtekst. Ukryta puenta. Ukryta prawda. Ukryta prawda. I Anna Maria Wesołowska. Powiedzi wam ukrytą prawdę? U nas w szkole jest ukryta prawda. Jest taki sor na praktyce, nie? Taki jakby pedałek, nie? I on zawsze wiesz o jednym, no nie? O seksie. I mieliśmy z nim na to kartę. Z facetem. Nie? Tak, z tym facetem. Ale o seksie z facetem, tak? On cały czas nawija o seksie, nie? Przychodzi do niego uczeń i mówi: sorze, zwolniłem konia. A on mówi: nie zawołałeś mnie? Tak, to jest nauczyciel, nie? WTF. No, a on... No trudno się mówi, to teraz go podnieś. Bo było tak, no to karka, darmowe kręcenie wody. A potem ja ci podniosę, wody, tak? O, skończył mi się skill. BA to znaczy? Premium account. Gustuje w Battlefieldzie, czy nie bardzo? Znaczy, ja tak o te Call of Duty, to nawet to tak... W Battlefieldzie, nie w Call of Duty. Ale nie, chodzi o to, że ten... Komputer mam gustuje. Słaby na ej, padłem! No czemu się śmiejesz? Graj, a nie padaj. Graj, a nie padaj. Ja nie robię tego, nie chcę mi się... No właśnie. Stupię to, bo zagadaliście. Weź, zrób to. Wiesz dlaczego nie biorę kilka na ten? Tak, jest klasy B, tak. Wiesz co, nie brałem... A jeszcze ten, jeszcze 20% i mam już cały sprzęt na ten, na eski. Także se tylko... Chcesz? Też sobie kupisz? Słucham? Wszystko sobie kupiłem. A kupiłeś już sobie też tarczę? Tarczę kupiłem, miecz kupiłem, całą zbroję kupiłem, wszystkie świecidełka kupiłem. I ty jaką masz zbroję? Teraz? Kabel, tak. Przepraszam. Taka ma sprawa. On nie ma skilli na pole, więc nie wiem na ile by się mu sprawdziła ta broń. To musiał chyba normalnie bić, z normalnego, a z normalnego to nie wiem, czy bym kilka naraz ściągnął. Ty masz smocze, tak? Tak. Czekaj. A, też miałem smocze. No to... Nie, to mam koszmar. Tak, mam to? A. Koszmaru mam teraz, a...
A Eskę, Eskę nie pamiętam. Tak, tylko że łucznik ma z kolei większe uniki niż tank. Dobra, ja idę spać. Co się wyjdzie? Tu masz rację, że z regularów uzupełnia sobie życie, ale kwestia Mara. Jest taka, że on jako tank nie ma takiego ewazjonu. Uników. Ja też widziałam, jak kumpel kiedyś robił trainy i to robił takie naprawdę duże trainy uczniom. Ma armor, ale co z tego? Ale będę miał ten, będę miał jeżeli odjęte. Każdy jeden, jeżeli każdy jeden hit będzie w niego wchodził. No. A tak jak teraz biega z pojedynczo z mopkami, to biegając z tarczą ma szansę na zablokowanie jakiegoś ataku. A z pola już nie będzie miał, jak będzie biegał z pole armem. Mam na przykład skilla na tarczę z każdej strony, nie? Z czterech stron, że będzie mi blokować, ale wtedy mam mniejszego hita, nie? I w ogóle coś mi zabiera jeszcze. Fajne. Aha, właśnie, umożliwia ochronę tarczą ze wszystkich stron, ale zmniejsza tą ochronę o 30%, także kiszka kaszanka. Mam taki skill, co mi wciąga manę, forteca tarczy. O. To jego mogę uruchomić i on mi wsysa manę. To na bossie to jest dobre właśnie. Jak na przykład zaczyna mnie tam konkretnie lać, to wtedy mogę sobie to odpalić i jeszcze mogę sobie odpalić ostateczną obronę. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, ale ty powinieneś mieć też skilla, tylko nie pamiętam na którym levelu, tak cię coś jak tarcza wiary, coś w tym jakoś tak chyba to się nazywa na polski. To jest party uda i party ostateczna obrona, ale ma to jedną wadę. Wszystkie, czy tam część obrażeń, które będzie otrzymywało całe party, przychodzi na ciebie, więc w tym momencie heal będzie musiał się źle spisać. Takie trochę śmiercionośne to jest. Ale na bossa czasami to się przydaje. No wiem, wiem. Bo na przykład boss się na kogoś innego zagruje, to... Ale nie widzę tego. Jestem. No właśnie ja też takiego czegoś nie widzę. Mam normalne uderzenie tarczą. Agresję i aury to na agro. No może na późniejszym levelu. Może na późniejszym levelu to będziesz miał. Mhm. Zobaczymy. Elfitki akurat tanki mają o tyle dobrze, że one jeszcze mają kubiki. Cały party miał OD, ale mogło... Tam się mają kubiki, które na przykład potrafią im zdejmować jakieś obrażenia, nie obrażenia, tylko jakieś debuffy albo na przykład zadawać obrażenia. Też ich też leczyć. No, Shilling Knight jest jednym z fajniejszych tanków. Nie wiem, z własnego doświadczenia mam wrażenie, że mało kto lubi grać tym czystym. Nie tylko to.
On jak odpalało mu się... Czyli to Shilen, czy jakoś tak się nazywał ten skill? Musiałabym sprawdzić dokładnie. Generalnie potocznie ludzie mówili otwarcie na niego fos. Jak to się mu odpala, udawało odpalić, to on był nie do zajebania, ten tank. No bo on musiał najpierw naładować do 3 i dopiero wtedy załączyć sosa. I wtedy całe party otrzymywało przez jakiś czas speeda do ataku i obrażeń. I ich regeneracji HP przy obrażeniach. Zwiększony wampiryzm plus do tego chyba jeszcze też krytyki trochę zwiększone, ale ręki się za to odpiąć nie dam. Wiem, że tam w chuj dużo różnych rzeczy dawał to. Na tego skilla to praktycznie w partych to każdy czekał. Jak się na Rajbosie szło, no. Ale najszybciej to się robiło tak, że jeden tank tankował, a drugi tank właśnie z sosem, Shilen Knight, stukało się go tak długo, aż mu się to odpaliło. Jak naładowało mu się do 3, on odpalał sosa i dopiero atakowali. Taczą Death też był fajnym skillem. Osa też będzie, z tego co pamiętam, chyba miał Taczą Death, ale on chyba będzie miał pojedynczego Taczą Death. Nie jestem pewna, bo dawno nie grałam akurat CA. Ja ci powiem tak, Ceno. Tam Cino, nie wiem jak to się czyta. Cino chyba. Gladu stoi na serwerze, jest całkiem sporo. Ja mam wrażenie, że się kolejny spotyka aktualnie z WL. Ale to może wynikać też z tego, że typowa lokacja dla WL do koksania jest już no wyłączona. Mówię tutaj o katkach. Bo WL zawsze się koksały w kata. A w godzie niestety ich nie ma. Dobra, jestem. Tak moje wrażenie, co do tego, czego jest dużo aktualnie na serwerze. Pyrów, feochów, czyli różnego rodzaju magów. Jeżeli chodzi o isy, to są wszystko może poza pepkiem. Pepków bardzo mało isów jest. Otele to chyba w większości spoile dawne. Takie jest moje wrażenie, ale mogę się mylić. Summonerów też jest sporo. Od której kroniki grałeś, Kabel? To było do PC4? Musiałbym zobaczyć na tym, na wiki, ale... Ale chyba 2005. No,
Stinów, jak to się tam czyta. To ty jesteś stary zajadacz L2. Stary zajadacz jesteś. Grasz od samego początku. Tam zaczynałeś na samym początku. No 3 lata to ciebie ominęło to. Dużo cię ominęło. Pewnie 1 lub 2 gracje, bo chyba gracja z tego co pamiętam miała chyba 3 odsłony. Też się mogę mylić. High Five. Freya. Czy też Freya High Five. No i chyba 2 czy 3 odsłony już w tej gota, bo teraz chyba mamy Taunty God. No co się działo? No tak. Aha, jak High Five wychodziło. Czekaj, to chyba... Czekaj, pierwsze było High Five czy Freya? Freya była wcześniej. Freya wprowadzała generalnie nowe armory, zmiany w lokacjach i bossa. Grand bossa Freya. High Five z kolei zmieniało nieco w skillach postaci. No ja ci powiem, że co do tych mniejszych kronik Goda też się za bardzo nie orientuję, bo nie czytałam co do tego, do która poszczególnie wprowadzała. Mniej więcej tylko się orientowałam w samym pojęciu Goda. Tak, w niewielkich odstępach wchodziły te poszczególne kroniki Goda. O, jeszcze 3 i będę miał zlecenie tej gildii. Gildii. Klanu. Powiem ci, że pomiędzy Freją a High Five też nie była duża różnica czasowa. One też w krótkim odstępie czasu od siebie wychodziły. No ja nie pamiętam takich czasów. Ja pamiętam czasy gracji, bo ja zaczynałam grać na gracji. Ja piskam. To zmiech chuj strzem. Kiedy 10 minut próbuję włączyć grę, bo się wyłącza. Jak już włączyłem, to kuźwa tylko ja ci powiem ci. To kuźwa zalogowałem się na sama. Zośka szuka mentora. O matko. No nie wiem, ja tych kronik nie pamiętam. Jedyne co to kiedyś sobie wbiłam na prywatny serwer Interlude.
Coś się wcisnęło bufowanie, czy co? Mi? Nie, ja tutaj w tej chwili przeszłam na okno gry i sobie manę zwracam. Aha. Ile dostajesz teraz expa? Ile masz do tego, do levela? 40%. 40%? 39. No. 39. No ja mam 12%. 12%. Ty może jednak dobiję dzisiaj ten level. Tej do monetki, mówisz? No. Ale nie tylko to. Nie tylko to. Nie, będę ci musiał dojść do mainline'a. I jeszcze nie tylko to. Jeszcze będę mógł sobie eski założyć. Wszystkie. Kabel, byłeś ten. Byłeś hardcorem. No dzięki wielkiej. No ja ci powiem kiedyś, Kabel, że ja się posypałam na PK. Ja się posypałam z Major Arkany. To wówczas u mnie na serwerze już było czymś fajnym. W tamtym momencie. Bo na Master VP wbiłam sobie 2 PK. Jak dagery sparowały, że dagery i kamele sparowały, to ja już byłam, że tak powiem, moment i martwa. Potem bardzo ładnie wysypałam. Dobra, narka kabel. Trzymaj się, no. No, na razie. Ja. Znowu jakąś magię pokazujesz, czy co? Tyleś pokaż swoje. Nie, nie, dzisiaj nie. Mam się kurwa nudzi. Nie mam many dzisiaj. Myśleliśmy, że poszłeś. Nie mam many. Ej, powiedzcie mi, czemu Isy w Aden dają buffa za 5k, a 8 Adena? Lol. Robią rewolucję, strajk albo coś. Albo już im się za bogato zrobiło. Albo im się nudzi. Napisał, że strajk. No ja ci powiem, Cinu, że teraz jak jest ta kronika, jak są te buffy od Isa, to ja na tych buffach robię rzeczy, których jeszcze w High Five bym nie robiła sama. Bo na przykład sama bym nie poszła do GT. Bez tanka. Bez tanka. Robi takie rzeczy. Ja pierniczę, żeby nie myśleć. Aż strach pomyśleć. Pierdol to się daje. Jakie ona rzeczy robi? Odpierdol to się daje. Ale bez Isa by nie zrobiła tych bez rzeczy. Bez Isa nie. To musi być ten. Musi być Is. We dwoje. Na High Five by nie zrobiła. Na High Five nie. Trzymaj się, Tomasz, trzymaj się, dobranoc. Czemu go wyrzucasz? Nie wyrzucam, no piszę dobranoc, no to... Mi nie napisał. Normalną rzeczą jest, żeby mu odpowiedzieć na to. A mi nie napisał. To włącz sobie chyba czat. Jesteś? Co jestem? Włącz sobie czat. To ja chyba zwijam, kurwa, bo tu ktoś się nie respi ten nos. Mam czat. No to nie widzisz, że napisał cześć wam. Ale czat. Ale no... czat. Jeszcze tylko 9%. A ja mam 2% do levela. Ale gdzie ty tam chodzisz? Kto?
No ty. Ja robię teraz solówkę. Aha. Ja nie ekspiję dwucekiem teraz. Robię solówkę i idę w kino. Teraz tu nikogo nie ma. Normalnie chodzimy i się koksujemy. Osa! Spoko, spoko, już. Już. Żeś ich trochę zgarnęła. Ale dużo ci nie narobił. Teraz to tu można bić. A, już. Pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. A co? Już przyszli? Już ktoś idzie. Ujeb. Nie. Aj. Gdzie ty jesteś? Nie. Gdzie... A czemu wyszłaś z party? Żebyś spokojnie się do koksa. Oj, no to trzeba było... Właśnie patrzę, a tu 310 tysięcy. Ło kurde, mówię, co się dzieje? Patrzę, a tu non-party. Już tam gdzieś poleciał, już. Ale kasiora ładna, już mam prawie 3 bańki. Ty? To byś widział, ile kasy leci w GP. Na tych twardszych, ale mobach. Ale gdzie na tych twardszych? W jaskini olbrzymów. Takich. A, w jaskini olbrzymów. No tam byłem w jaskini olbrzymów, tam mi dawały po 7 tysięcy. Ale na tych twardszych mobach, na tych twardszych, prawdę, to tam leci po 30, około 30 tysięcy kasy. No. I dostajesz około 300 tysięcy expo. To, że te moby są tam naprawdę ciężkie. Ja z moim dosyć sporym atak speedem na dual daggerach, daje około 30 sekund jednego. Aha. No bo chodzi o to, że strasznie nie lubię, jak wpadnie taka zgraja, kurczę, z 7, z 8 tych mobów. To jest masakra, bo że muszę najpierw jednego ubić, następny, nie? To jest najgorsze, bo muszę być po kolei, nie mam żadnej obszarówki ani nic takiego. Niby tam powinienem to wytrzymać, nie? Ale heal by się przydał na przykład. Chociaż już teraz na przykład na tym ładunku ducha do many, nie? To ładuje na przykład leczenie, to zamiast leczyć sobie za 500, to leczę za 800. Prawie do 1000, jak wyjdzie jakiś krytyk w leczeniu na przykład, nie?
Znowu nastała taka niezręczna cisza. Jest to jakaś twoja nowa magia? Nowa forma ADHD. New magic. Dawaj swoją. Nie, nie, nie wolno. No wiem, że nie mam magii. Wczoraj już to ładowałem. Wczoraj to miałem magii, wiesz, aż nadto. No dwa razy. Aż dwa razy, no. To wiesz, to mnie full manę zżera, nie? Ale szybko kończysz, brzydziłeś. O. Krótki ten skill. No, skill krótki, ale robi robotę. To chyba rączka robi. Nieważne, ważne, że robisz. O, jeszcze 2,5%. Ej. Uła. Oddajcie punkty. Łap tam kasiorę. Oddajcie punkty. Zlecenie gildii. Mam zlecenie klanowe, mam 100 punktów. No. Idę do miasta. Kurde, nie zdążyłem do 11, zdążyłem do po. Dwie po. Wbiłem level.
Muszę się teraz ładnie ubrać. Jutro robisz questa. Na co? Na zmianę klasy. Aha, no dobra. Sklep magiczny, magazyn. Tam jest magazyn. Questa na zmianę klasy. A co, trudny jest? Taki średni. Taki średni. A co tam trzeba zrobić? Znaczy ile czasu go się robi? O, może tak. Najpierw latasz od tego, od NPC do NPC, a potem wchodzisz w taką mini instancję. Jak to się jeszcze na schodach tych przy gatekeeperze. Na porcie. Ja jebie. Ja znikam w kimono, to kampienie to jest moje. Usypiające. No, trzyma się. A tą całą zbroję, tamtą, cały ten komplet, to co to można u tego? Sprzedać u NPC-a normalnie, czy? Zostaw sobie, bo może ci się na jakąś subklasę później przydać. Tak mówisz. Zostawimy. Zobaczę zaraz ile mam tych klejnotów akcesorium. Ja tak zbieram, chomikuję i... To co wyślij do tenowisa? Zobacz jak ładnie no wygląda. No nie, ja mu tam do... Będę podczas. No właśnie przyjdź, czekam tu na ciebie. Nie wiem, czy mnie poznasz teraz. Pukać takiej świecącej jafu puszki. Czekaj, bo jeszcze sobie tylko mieczek muszę schować, bo to widzę, że... To musisz sobie szaty eski kupić. Eski mam. Mam ten gość, co zgubił. Masz szaty eski? Czekaj, czy mam eski, czy... Zaraz zobaczę zresztą. Złote. A, to złotych nie mam. Mam białe, to mam... A. Dobra, resztę wszystko posprzedaję, te szotki. O kurde, mam 7...
7200 mam życia. Czy ty mówisz, że jesteś? Na schodach do biurka prowadzących. A widzę cię. Widzisz, jakie ładne? Osa. Co? A fajne. Ej, jest Zergen na tesie? Nie ma. Tupę. Są tak zajebiście. Kuń. Zwierzę na dwie litery. Kuń. Kuń. Więcej niż jedno zwierzę to? Lama? Owca? O kur... Aha, miałem sobie iść te szoty kupić. Kurczę, widzisz? Jak sobie ja przypomniałem, bo potem pójdę gdzieś. Czekaj. Pójdę gdzieś. Co czekaj? Czekaj, ja ci dam. To muszę do workhouse'u chodzić. A dla tej, a... Aha, duszy stwora to nie. Ale na przykład te ładunki ducha do magii to też trzeba sobie wziąć na eski, nie? Bo tu mam co? Backgrade'owe i ten, i mi schodzą. Schodzą ci. Schodzą mi. Ale erki ci już nie wejdą. Erki nie zejdą. Ale XL-ki schodzą. Ja nie wiem. Pierścień mentora mówisz, cenu? Skąd to wziąć? A, za tą misję. No, bo mam pierścień mentora, bo przecież zrobiłem misję. No bo, no... No przecież zrobiłem misję, no to mam. Tu jestem, tu. Tu. Na razie mam tylko tyle niestety. Dobra. A to se ten, to se pójdę sprzedam se te. Se, a później se kupię se nowe se. Gada, śmieje się sam do siebie. Kupię se. Co to już zaakceptowałeś? Ja nie wiem, co to zaakceptowałem. Już zaakceptowałem, tak. Ktoś ci pozwolił? A co ty tam? Pozwolił? Co ty tam jeszcze? Co ty tam jeszcze chciałeś akceptować? 1700, idę sobie jeszcze sprzedać cały krab, co tutaj mam. Kamień życia na 70, ktoś chce? Ta, rzucili się jak na chleb. Rzucili się jak szczerbaty na suchary. Bywają przypadki, że garbaty garbatego kładzie na łopatki. To chyba jak się ten koło siebie położą. No. Widzisz, wszystko się da, tylko się nagiemu w kieszeń nie napluje. A gdzie się te S-grade'owe kupuje? Ładunki? Aden na przykład. Bo tutaj widzę sklepikarz. To biedota normalnie. Świeci biedą tutaj w tym sklepie. Aden u ludzi. U ludzi albo u aukcjonera.
kupujesz. Ale gdzie się bardziej opłaca? Znaczy, no pewnie za ile wystawią, nie? Zależy. No u ludzi możesz kupić sobie dowolną ilość, a u aukcjonera jak oni wystawią, nie? Czyli jak wystawią ci na przykład 10 tysięcy, to kupujesz 10 tysięcy shotów, a nie, że sobie weźmiesz z tego 10 tysięcy, nie wiem, połowę. Darkness. Nudy, nudy widzę, świecisz nudą, widzę tam u siebie. Co? Świeci ci nudą. Czekaj teraz. Aden. Tam czy Gorgon chodzi? Izbo. Kołbaser papo jest goły. Tak, no. Sprzedają po, sprzedają eski, sprzedają po 75 tych. Po 75 sprzedają. Co, co? Eski, szoty. Po ile? Po 75. To tanio. To biorę od razu. Nawet się nie pytam. Biorę za 4000 i... Szalony. Za 300 tysięcy? Okej. Okay. Ile za to shotów zrobię? To taniej niż na tym. To taniej niż za... ten. Niż u mnie. Taniej niż u ciebie. To taniej niż za Begrade'a, nie? Niż za Adeny. Tanie jak barszcz. Ile tego mam? 5000, no. Dobra, idę teraz... O, idę teraz sprzedać resztę situ. A tak z ciekawości zobaczę ile kto, po ile mają inni. Po 50. A tu po 45. Nie, po 79. To najtaniej znalazłem. Ty co jesteś? Ja to widzisz, do pierwszego podszedłem i najtaniej. Cheater. Czekaj, czekaj, tu zobaczymy u tego kolekcjonera. Ale on nie ma takich jak ja potrzebuję. Niech się buja. A ty chłopie? O, po 75, dobrze. No, a ty chłopie? Po 75. Dobrze trafiłem. Najtaniej. Najtaniej jest przy portalu. Nie zawsze. Nie no, właśnie idę, patrzę gdzie są te i sprawdzam. SS... SSS... Podwójny miecz dynastii. Plus 5 za 350 baniek. Tutaj za 83, ale się droży. Prywatny sklep. Kryształy mroku sprzedaje. Sprzedaż. Kryształy mroku. Dobra, to wywalam. To na ten. To sobie też kupię eski na ducha, nie? Ładunek. Ło. Sklepikarz ma dla mnie ten, jakąś misję. Za 10 baniek. Level up. Gratulacje. To sam zbił level?
Ta, 8-8 mi wbił na anioła. A. Mówicie zajebisty eksam. W jakieś 2 miesiące wbiłbym te 5%. Ciach. 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 Sprzedajemy, sprzedajemy. Te upgrade'owe też sprzedam. Ciach. Koks też sprzedam. Ciach. Handluję koksem w Aden jak coś. Smart do form. Kamień życia na 70. A ten, a kamienie czystości? Albo klejnot C? Do czego te? Klejnoty C to są chyba do ulepszania, nie? A nie do panterki? Nie, nie. To nie o takie klejnoty mi chodzi. O. Do panterki to są... czekaj, kamienie duszy czy kryształy C? Czy kryształ C? Tak, kryształ, a nie klejnot. A to klejnot to jest taka perełka. Klinga miecza żywiołów. Głownia deszczu meteorów. Nazwy normalnie. No nie wiem co zrobić z tymi kamieniami. Bo jeden mam klejnot C, 25 sztuk. I kamień czystości 5 sztuk. Dobra, sprzedam to. Najlepiej zrobię jak to sprzedam. Starter. Posłuchajcie ludzie, o mamą na luzie. Włosy ci ci ryci, jak bermo przyżyć. O, sorry. Masz szczęście, bo w tym momencie cię chciałam przerzucać na inny kanał. Czekaj, bo nie słyszałem jeszcze raz. Masz szczęście, bo cię chciałam już na inny kanał powiedzieć. Wyjeb mnie. Nie podoba ci się? Gustu nie masz. Może i nie mam. Kurde, te magiczne są po 500. Te eski, a te nie ma magicznych. Ten ma na agreidzie, a ten? Ten ma po 300, o 385, proszę bardzo.
na tą zmianę klasy. Gdzie jest jakiś ten NPC? Każda klasa ma, też każda klasa, każda rasa ma więzi. A co chcesz? Nie zrobisz questa na subę, tak? Nie chcę na subę, tylko chcę... Nie, questa na zmianę klasy, na trzecią prowkę. A co nie? Musisz, szczerze mówiąc, nie wiem, albo gildia wojowników, albo w kościele będziesz miał. Adam. Takie jest moje zdanie. W kościele, w świątyni tego? Albo zbrojnych. Cenozis? Cenozis? Dobra, idę najpierw do tych zbrojnych tam do... Właśnie muszę sobie jeszcze skille pododawać. Wielki mistrz. Wielki mistrzu. Aj. Hardins? Private Academy? Start NPC? Dark Knight? Informacje o drugim transferze klasy. Mistrz rasy w Gludio. Nie. A nie, to nie to. Nie. Osa, a ty nie dostałeś jakiegoś takiego samouczka, czy coś takiego znaczka nic. Zapytania koło tego? Nic właśnie. Koło skilli? Mhm, właśnie nic nie dostałem. Bo mi się wydaje, że mi wyskoczyło, gdzie mam iść, żeby zmienić klasę. Ty, bo teraz nie mam ani żadnych tych, żadnych do ulepszania skilli, ani nic. Mam pusto. To wiesz co, jutro, bo teraz chyba nie ma Tenozisa, z tego co zauważyłam. Jutro się Tenozisa po prostu podpytaj. To mi Cenu napisał, bo on że... ma na subie... On ma na subklasie swoją klasę. On pewnie będzie wiedział po prostu, gdzie trzeba to zrobić. Start location jest Hardins Private Academy. O, rzuciłeś linka. A w jakim to jest Ściema. Mieście? Ściema. W jakim to jest mieście, może byś mi napisał? Tam gdzie na drugą chyba tak samo było, nie? U tego samego mistrza. U mistrza Jody. Teleport z Girant. No. Dobra, idę do Girant. Ale poczekaj, bo ty podajesz może linka do questu jeszcze przed Godes, bo Godes się questy na klasy zmieniły. To mi podał na trzecią.
Tak, ale questy na wszystkie poszczególne. Na wszystkie poszczególne klasy się zmieniły. Dobra, nic się nie stanie, jak telepnę się na do... transfer klasy. Do Giran. Osa, nie tapaj się, bo może się okazać, że niepotrzebnie będziesz to robił. Poczekaj, ci zaraz sprawdzę zresztą. A ja się szybciutko ten... szybciutko się typnąłem. Jeśli polska strona działa dobrze, to się... Gildia Zbrojnych. Magazyn. Świątynia. Tak, to jest wszystko na drugą tą. Quest się nazywa Dzień Przeznaczenia Los Człowieka. I zaczynasz go... w kościele. Ale w jakimkolwiek mieście? Nie, w Aden. W Aden, powiem. Taki kapłan Orwen. Wysoki kapłan Orwen z miasta Aden nie otrzymał wieści od oddziału awangardy Aden, wysłanego do wylęgarni zła. Ojej. Dam ci link do tego. Wylęgarnia zła. O, świeci się, wysoki kapłan. Misja, dzień przeznaczenia, los człowieka, jest takie coś. Podróż do Gracji. Dla bezsennego umarlaka ma jakieś questy, wysoki kapłan. Bierzesz ten dzień przeznaczenia. Dzień przeznaczenia. Dwie bańki dostanę za niego. Pięć baniek Adeny. I jakąś nagrodę. Nieustalona. Zresztą. Do broni. No nie wiem, czy go robić, czy go... Długo to zejdzie? Czy niedługo? Jutro go zrobisz. To nie na świeżo go robię. Na świeżo właśnie, a ten... A czekamy dzisiaj na Hellmana, a ty czy nie? To jest obrazy, Hellman. Ja cię pierdolę. Ja już nie czekam na ciebie półtorej godziny. Niech... No bo tak szczerze, to ja bym chciała i spać, to nie otwarcie. Ale nie chcę cię być bufozu sobie. Tak ci ten, tak ci się strasznie chce to spać. Weź chociażby. Aha. Do zakazanej bramy mnie prowadzi.
questik. Dobra, wylogowuję się tutaj w kościele. W kościółku. Ale ładnie wyglądam w tych nowych wdziankach. Taki złoty taki. Dobra. Dobra, to... Tak brzydko powiem i zażartuję. Świecisz się jak żydowskie jajko. O. To nowy ten. Nowe... przysłowie. Dobra, na razie wszystkim z czatu dobranoc. Trzymajcie się. Dobranoc. No, jeszcze jest wytrzymałych ludzi. Trochę. Dobra, no to na razie.